agent Tomasz. Witam was, moi kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj słyszymy się nad małym jeziorkiem, którego nazwy nigdy nie potrafię zapamiętać. Jestem nad jeziorkiem w Warszawie, dokładnie na tym, w którym to jeziorku utonął miś Barei z ostatniej sceny. To jest moje ulubione miejsce po zachodniej stronie Wisły. Nieważne, jak się to miejsce nazywa. Jak się wyczujecie, moi kochani? Dajcie znać, na kogo głosujecie w niedzielę, bo zdaje się, wybory są wciąż nieodwołane. Piątek, więc jest ostatni moment, żebyśmy o tym mogli w ogóle porozmawiać. Jak zresztą będę o tym szerzej mówił w innym materiale, fantastyczną rzecz mamy tym razem, bo mieliśmy debatę kandydatów. No nie? Fantastyczna rzecz. Mieliśmy wreszcie postawionych obok siebie wszystkich ludzi i chyba okazało się, że to hashtag bezpieczne wybory to jest w ogóle nieaktualne. Jest jakimś zupełnym żartem. To są niebezpieczne wybory. Nie ma ani jednego bezpiecznego kandydata w tej gromadzie. Nikomu nie powierzyłbym funkcji prezydenta. Dziękuję TVP za zorganizowanie tej debaty. Oprócz tego mamy ciszę wyborczą. Jakaś cisza, przynajmniej jakaś, nie? Ja bardzo lubię ciszę wyborczą, bo wtedy nagle TVN, TVP, Teleekspresy, Panoramy, Polsat Newsy i różne inne rzeczy zamieniają się w wieści pominięte. Nagle się okazuje, że mainstream wysiada. I mam dzisiaj, że nie trzeba mówić cały czas o tym samym, że trzeba znaleźć tematy. Na sobotę wieczór i na niedzielę wieczór trzeba nagle znaleźć jakieś rzeczy. Niestety, no oczywiście wiemy, czym to się najczęściej kończy. Otóż tym, że redakcje znajdują informacje o tym, że jakiś tam pan Zenek się przewrócił na rowerze, albo że Cyganowi ukradli motorynkę i lokalna wieś się złożyła, a kościół się nie chciał dołożyć, więc to są tego typu newsy. Zobaczymy, sobota i niedziela, słuchajcie, no telewizja będzie musiała trzymać buzię na kłódkę. Nic, ani słowa o panu Grodzkim, o kopertach, o wyborach, nie wiadomo co z Sasinem, ale Sasin tylko wykonywał rozkazy, on jest niewinny. Dobra, a w niedzielę mamy wolne, w sensie nie musimy iść na wybory. I to jest piękne, bo jesteśmy zwolnieni z tej parszywej dyskusji, z tego wiecie, z tego typowego niestety w Polsce, sorry, przepraszam, patrzę tak na to, też nie lubię takiego określenia, że Polacy, albo typowy Polak, albo typowa gospodyni, nie, to jest straszny kolektywizm. Nie, na zasadzie takiej, wiecie, że mamy w Polsce troszeczkę inną filozofię głosowania. My głosujemy po to, żeby komuś dowalić. Nie po to, że na kogoś głosujemy. Okej, to jest kandydat, z którym zgadzam się w 80%, mam mój głos. No bo wiadomo, no, 100% to nie ma takiego kandydata. W tych wyborach może 40, ale to wciąż mało, więc mówisz, nie, ale jak zostaniesz w domu, to tak jakbyś zagłosował na tego, który wygra, czyli musisz iść i zagłosować. Aha, okej, dobra. Musisz iść zagłosować, mimo tego, że nie masz na kogo głosować, ale system jest tak ustawiony, że jak zostaniesz w domu, to proporcjonalnie to przełoży się twój głos na wsparcie kandydata, który zbierze największą ilość. Wciąż, powiem wam szczerze, ten argument nigdy nie przekonywał mnie do tego, żeby iść i głosować, bo to oznacza, że muszę iść i wesprzeć jakiegoś kandydata, któremu jest do mnie najbliżej. No nie? Czyli biorę tego 40%. I nie mam na myśli Stanisława, jak słyszycie o 40%, to pewnie macie skojarzenie. Nie, mam na myśli po prostu, że nawet do najbliższego jest mi daleko. Muszę to zrobić, żeby mniejsze poparcie było dla kogoś. Czyli wciąż wracamy do tej opcji, że idę dlatego, żeby komuś dowalić. Innymi słowy, głosuję na Komorowskiego, żeby Duda się nie dostał, albo głosuję na Dudę, żeby Komorowski nie wygrał. To jest cały czas ta sama historia i ona się odbywa we wszystkich możliwych wyborach. To jest po prostu pesymizm, trochę zawiści, trochę pesymizmu, trochę poczucia beznadziei. Nie ma w tym optymizmu, nie ma budowania jakiejś takiej opcji, że ej, to jest koleś, albo babka. Spoko, szanuję, naprawdę, naprawdę w porządku. Przynajmniej powiem wam szczerze, jeśli mieliście takie wrażenie, że idziecie i stawiacie krzyżyk w jakimś miejscu z pełnym przekonaniem, naprawdę ten kompromisik zawsze jest, ale on jest maleńki, warty dealu, koszty alternatywne, wiecie, wzięte pod uwagę, wybieracie to i macie poczucie, że okej, zrobiliście dobrą rzecz, to wam zazdroszczę. Autentycznie wam zazdroszczę, po prostu ja tak nigdy nie miałem. Więc sobota, niedziela, będziemy mieli wieści pominięte w telewizji. A ja tymczasem, moi kochani, znalazłem fajną informację ze Szwecji. Nie, przepraszam, ze Szkocji. Cóż, że ze Szkocji. Rzeczpospolita podała informację o tym, że tamtejsza... Czekajcie, łączy mi się internet, bo to mam w komórce, jestem nad jeziorem. Znaczy nad jeziorkiem, takim stawikiem w sumie. Czy ja w ogóle mam włączony internet? Teraz jest pytanie w tym telefonie. Noż przed chwilą mi pokazywał, że działa. Więc dlaczego teraz miałby nie działać? W każdym razie, słuchajcie, dotyczy to tematu Universal Basic Income,
gwarantowanego dochodu podstawowego. Według gazety Independent Partia Narodowa Szkocka stwierdziła, że najwyższy czas najwyższy czas na wprowadzenie dochodu podstawowego. Szkocka Partia Narodowa na jej czele pani Nicola Sturgeon stwierdziła, że będzie prowadzić konstruktywne rozmowy z rządem Zjednoczonego Królestwa w sprawie wprowadzenia dochodu podstawowego w Szkocji. Szkocja chce, by każdy mieszkaniec tego kraju dostawał pieniądze od rządu, nie od pracodawcy. Teraz rząd będzie twoim pracodawcem, bo będziesz musiał tak robić, żeby rządowi było lepiej. Ale w ramach wprowadzenia dochodu zostaną zlikwidowane też niektóre zasiłki. A, no to jest ten najlepszy argument przecież. No tak, że przecież zostaną zlikwidowane jakieś zasiłki, które są najczęściej większe od tego, co UBI ma ci dać, więc jeśli ktoś rzeczywiście jedzie na zasiłkach i korzysta z pomocy państwa, to teraz dostanie mniej pieniędzy. Ma to swoje plusy, natomiast nie pojawi się żadna alternatywa rynkowa w tym momencie. Po prostu będzie dostawał pieniądze. To jest dorosły obywatel będzie bogatszy, powiedzmy, miesięcznie jakieś 2250 zł. To są tego typu wielkości. No, trudno to porównywać do polskich realiów. To jest 5200 funtów rocznie. Dzieci do lat 16 2600 funtów rocznie. Koszt programu dochodu podstawowego wyliczono na 20 miliardów funtów rocznie. A Reform Scotland, think tank taki, który tam promuje bardzo UBI, szacuje, że rząd ma możliwości znalezienia dodatkowych dochodów na 18,3 miliarda funtów. Czyli mimo tego, że tu brakuje 2 miliardów jeszcze, to brakuje 2 miliardów funtów do takiej estymacji. Na zasadzie szacuję, że rząd ma możliwości. Słuchajcie, ja też bardzo często szacuję, że mam możliwości. A jeszcze częściej szacuję, że ktoś inny ma możliwości. Szacowanie to już jest, wiecie, to już jest strefa półcienia, że rząd być może ma możliwości. Powiedzmy, że mówimy o sobie. Szacujemy, że mamy możliwości coś zrobić. Serio? I tutaj w tym momencie na 19, no to na 90%, no, na 90%. 18 miliardów funtów z 20 potrzebnych, no prawie mamy. Szacujemy, że być może mamy możliwości na prawie wszystko. Słuchajcie, to jest trio basket normalnie. To jest piękny hat-trick. Szacujemy, że mamy możliwości na prawie wszystko. I to jakiś think tank, który wiecie, nie można go rozliczać z tego, że on szacuje, że ktoś ma możliwości znalezienia tych pieniędzy, bo oczywiście żadnych konsekwencji nikt tutaj nie będzie ponosił. I wyobraźcie sobie, dobra, to jest mniej więcej trochę mniej niż płaca minimalna w Szkocji i przez to od razu pojawia się argument, że skoro to jest mniej niż płaca minimalna, to ludzie nie stracą motywacji, żeby pracować. Jakież to jest genialne. Wystarczy ludziom dawać troszeczkę mniej niż płaca minimalna, to nadal będą pracować. A wiecie, no będą musieli pracować, bo ceny pykną im do góry i to ostro. I w ogóle ani ten think tank Reform Scotland, ani pani Sturgeon nie bierze pod uwagę tego, że to nie jest tylko tak, że dajesz ludziom pieniądze, które jesteś w stanie znaleźć gdzieś w podatkach. To jest skomplikowana historia troszeczkę. Że to zmienia nie tylko to, że masz więcej w kieszeni. To nigdy nie dzieje się tak, że po prostu magicznie znajduje się w swojej kieszeni więcej pieniędzy. Nigdzie. Nawet w tej głupiej, słuchajcie, tarczy kryzysowej w Polsce, czy antykryzysowej, bo już nie wiem, czy ona jest prokryzysowa, czy antykryzysowa. Jest taka sytuacja, że jak przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienie z ZUS-u, to jednocześnie jest zapis, że zapłacą wyższe podatki. No sorry, rzeczy nie biorą się z kosmosu. No. Wiecie, w Polsce można byłoby dodrukować pieniądze w nieskończoność, to też nie oznacza, że te pieniądze nagle pojawiłyby się w jakimś miejscu zupełnie bezkarnie i za nic. Zdaje się, że w Polsce z drukowaniem pieniędzy teraz mamy troszeczkę problem, bo wszystkie drukarki nastawione są na karty wyborcze, ale zobaczymy. Wybory się skończą i będzie można z powrotem przestawić drukarki na stymulowanie popytu wewnętrznego. Bo jest nędza, bo grozi nam gigantyczna nędza. Znaczy głównie na skutek tego typu decyzji, ale okej, będziemy gasić ognisko benzyną. Zobaczymy, czy tym razem zgasimy ognisko benzyną. Tym razem ogień się nie rozprzestrzeni. I pani Sturgeon ze Szkockiej Partii Narodowej uważa, że właśnie gwarantowany dochód podstawowy należy wprowadzić, ponieważ ludziom będzie w najbliższych miesiącach bardzo ciężko. Ja się z tym zgadzam. Słuchajcie, będzie nam ciężko. Wszystko na to wskazuje, że będzie nam bardzo ciężko. Ale z drugiej strony, jak pamiętam przez ostatnie 5 lat, kiedy idea gwarantowanego dochodu podstawowego zataczała coraz szersze kręgi medialne i zyskiwała tą całą cyrkulację, ten hałas potrzebny, to mówiono o tym,
że jesteśmy tak zamożni, że nas stać na gwarantowany dochód podstawowy. Czy ja nadążam za tematem? Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale ja przez ostatnie lata walczyłem z ideą Universal Basic Income. Powstał jeden odcinek Antidiotum, który zresztą niedawno na kanale Veto został powtórzony ku chwale ojczyzny i ku chwale idei z całkiem dużym sukcesem. Tam kilkanaście tysięcy widzów miał dosyć fajnie, był mocno rozsyłany. Dużo więcej niż na oryginalnym kanale Antidiotum, no bo kanał Antidiotum był założony od zera, są na nim cztery filmiki, a na Veto to tam tych filmików jest 1 500 000 900 i to jest gigantyczny kanał. Zresztą tam teraz troszeczkę moich produkcji będzie więcej, trochę drobniejszych, z jednym formatem troszeczkę podobnym do Wieści Pominiętych, więc będziemy się teraz regularnie słyszeć i tutaj, i w okolicach wapniakowych. Ale wracam do tematu UBI. Wtedy argumentem za wprowadzeniem UBI było bogactwo, a teraz argumentem za wprowadzeniem UBI jest nędza. czyli nie są ważne realia. Nie są ważne realia. Podobna historia dotycząca UBI jest z Finlandii. To jest z portalu 300 Gospodarka. Czy 300 Gospodarka nie jest jakoś połączona z Gazetą Wyborczą? Słuchajcie, bo jest dosyć taki niezbyt optymistyczny artykuł związany z dochodem podstawowym i opowiadający o ostatecznych wynikach eksperymentu w Finlandii. I tutaj też główna teza jest taka, że była odosobniona grupa ludzi, która przez 2 lata dostawała coś na kształt świadczeń socjalnych niczym nieuwarunkowanych. Po prostu dostawali ten hajs. I co się okazuje, byli odrobinę bardziej aktywni zawodowo, ale wśród nich wciąż byli bezrobotni. I doświadczali mniej stresu. Różnica była jednak niewielka. Czyli wiedząc, że dostajesz te pieniądze, które ci pójdą na czynsz i może na jakieś nawet skromne przetrwanie, może nie będzie to czynsz, wiecie, w centrum miasta, może trzeba będzie się przeprowadzić na prowincję, ale sobie siedzisz na takiej emeryturce i masz to w nosie. Masz jakieś drobniaki, wiecie, no nawet w drogich miastach, jak na przykład Barcelona. Pamiętam, że znałem takich ludzi, którzy pracowali tylko przez tam 2 dni w tygodniu czy coś takiego, na jakiejś budowie, coś nosili, mieli już swoje lata, wiecie, nie mieli żadnych oszczędności i pracowali tylko po to, żeby przez pozostałe 5 dni w tygodniu się opierdalać. Wiecie, żeby sobie szybekę, takie tanie piwo ze euro 20 litrowe wziąć ze sklepu czy San Miguela Sikacza i pójść na plażę San Miguela, który chyba w Tesco uchodzi za kraftowe piwo, bo jest hiszpański, a w rzeczywistości jest sikaczem. Żeby sobie pójść na plażę, kupić sobie chitosy i sobie tam siedzieć, nie? I może go ktoś poczęstuje blantem. Wystarczyło. W takim finlandzkim modelu tego UBI nie musieliby w ogóle pracować, tylko by sobie z Cheetosami i Shibeką siedzieli na plaży i byłoby im fajnie. I powiem wam szczerze, okej, fajne to jest, luz, podoba mi się. Do pewnego stopnia przypomina się ta piosenka Łony, nie? O gościu, o biedaku i bogaczu. I bogacz mówi, ty biedaku, wziąłbyś się do roboty, nie? A co, po co mi ta robota? No wiesz, no zatrudniłbyś sobie, kupiłbyś sobie łódkę, łowiłbyś tam, nie pamiętam, no jest taki model biznesowy, bardzo fajny, opisany, taki te paróweczki korwinowe w stylu paróweczek korwinowych. Zatrudniłbyś ludzi, w którymś momencie miałbyś flotę, no i miałbyś kupę hajsu, mógłbyś sobie leżeć na plaży i pić winko. A ten biedny mówi, no przecież sobie kuźwa leżę na plaży i piję winko, no bo cholerę mam. ruszyć tyłek w ogóle, nie? No więc jest to jakiś model, nie? Nie masz dzieci, albo masz to w nosie, albo twoje dzieci cię mają w nosie, no to w sumie okej, nie? Jeśli to jest typ, który będzie, wiesz, typ człowieka, który zawsze był, zawsze będzie, tacy ludzie zawsze się gdzieś znajdą, non-stop cię pytają, czy o blanta, czy o 5 zł, czy teraz już o 50 zł już za chwilę w Polsce, jak te drukarki się z powrotem przestawią na drukowanie pieniędzy. Ale nie wiedziałem, że to jest jakiś pomysł rządowy, żeby promować ten typ postawy. Ona jest może nawet nieco romantyczna, dopóki oczywiście nie zacznie padać deszcz i nie zrobi się zimno i nie zaczną cię jakieś choroby miotać albo lokalni skinheadzi nie zaczną się na tobie wyżywać, no to może być przyjemne, a potem już się zaczynają problemy. Potem już wyglądasz tak, że nikt nie chce ci dać 5 zł. Średnio osoby na zasiłku przepracowały w tym okresie 73 dni, a osoby otrzymujące dochód podstawowy 78 dni. Bo to miało pomóc, to miało aktywizować zawodowo tych ludzi.
w Finlandii. To wskazuje, że dla niektórych osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych problemy ze znalezieniem pracy nie są związane z biurokracją czy bodźcami finansowymi. No oczywiście, no mówię, zawsze istniał taki Piotruś, który coś tam, wiecie, dobrze się czuł. Nieco większa różnica była widoczna w kwestii kondycji psychicznej, poczucia bezpieczeństwa. To jest tak, to prawda. Grupa kontrolna, pamiętajmy, że to była grupa kontrolna, otrzymująca zwykły warunkowy zasiłek w 47% stwierdzała, że jej sytuacja finansowa jest trudna albo bardzo trudna. W grupie otrzymującej dochód podstawowy było to 40%. Czyli 7 punktów procentowych mniej. 32% respondentów z grupy kontrolnej stwierdziło, że podejrzewał siebie depresję. W grupie otrzymującej dochód podstawowy było to 22%, 10 punktów procentowych. Czyli grupa kontrolna na zasiłku i obok grupa dostająca UBI. To tak było super jasne już wszystko. Jakie wnioski? Eksperyment z podstawowym dochodem dostarczył cennych informacji o możliwościach systemu opieki społecznej. Fińska minister zdrowia Aino Kaisa Pekonen. Informacje, które dzięki niemu uzyskaliśmy, mogą zostać wykorzystane przy reformie systemu opieki społecznej. Okej. Okay. I teraz tak. Absolutnie nie ma tu słowa o tym, że Universal Basic Income nie działa na wybranej grupie społecznej. Czy to nie jest tak... To nie jest uniwersal, po pierwsze. I nigdy żaden eksperyment nie będzie w stanie pokazać, jakie są naprawdę konsekwencje Universal Basic Income, ponieważ każdy będzie wiedział zawsze, że eksperyment, normalna rzecz, odbywa się w jakichś ramach, na przykład czasowych, na przykład terytorialnych. No nie, tu jest grupa kontrolna A, tu jest grupa kontrolna B. To nie są do końca testy AB, ponieważ mamy jeszcze całą rzeszę ludzi C, D, E, F, G, którzy na przykład jeszcze nie musieli podnieść podatków, cen, bo jeszcze im nie poniesiono podatków, z których to właśnie rząd miałby znaleźć fundusze na przykład na taki UBI. Więc osoba otrzymująca tam X funtów, czy X koron, czy X euro, nie żyje tak do końca w świecie, jaki pojawiłby się, gdyby uniwersal było naprawdę uniwersal, czyli ten dochód pogwarantowany pojawiłby się wszędzie. Jest to mega ważne rozróżnienie, o czym się w ogóle nie wspomina. To jest stwierdzenie takie, że wiecie, jesteśmy w stanie przeprowadzić ten eksperyment o dosyć wąskiej grupie i określić go jako ceteris paribus, zawsze tak będzie, nie ma żadnych czynników zewnętrznych, po prostu określiliśmy prędkość, z jaką, nie wiem, kamyczek spada na ziemię. I w ogóle w nosie mamy to, że graliśmy w czystych realiach, w czystych warunkach, nie? Że w rzeczywistości wieje wiatr, nie wiem, który zmieni trajektorię tego kamyczka, coś tam się zmieni. No nieważne, będą inne warunki, chociażby podniesione ceny. Więc co, UBI będzie za mało i co, będzie trzeba go UBI znowu podnosić? No dobra, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, że teraz o UBI się mówi, ponieważ jesteśmy biedni, a wcześniej mówiono o tym, że jesteśmy bogaci, to chyba puentą hipokryzji, gdzie realia nie mają znaczenia, liczy się tylko polityczna zależność. To jest chyba historia z Bidenem i Kavana. Mówiliśmy o Brett Kavana, prawda? Sędzia Sądu Najwyższego. 2 lata temu, w 2018 roku na jesień był nominowany. Trwały przesłuchania, które trwały bardzo długo, ponieważ po drodze pojawiło się śledztwo. Pojawiła się pani Christine Blasey Ford, która powiedziała, że pan Brett Kavana tam 30 czy ileś lat temu molestował ją seksualnie. Bardzo przykra sprawa. No i wiecie, no to są bardzo trudne momenty. I wtedy wówczas mainstream uważał, że trzeba zacząć od tego, że się tej kobiecie uwierzy. Pojawił się hashtag Believe Women, Me Too, wiecie. To był chyba szczyt ruchu Me Too, końcówka 2018 roku. I Brett Kavanaugh był w ogniu. Ktoś policzył, że CNN czy coś takiego, czy NBC miesięcznie wspominały o Brecie Kavanaugh około 2000 razy. Czyli innymi słowy, był na pasku non-stop. Tak w ogóle, gdzie się paski podziały, słuchajcie? Wybory prezydenckie nam się w Polsce rozwaliły, a tu nawet pasków nie ma w telewizji, czujecie? Czy koronawirus zjadł paski w telewizji? Serio, wcześniej wszystko było szokiem, wszystko było pilne, wszystko było pierdolnięciem, a teraz okazuje się, że paski poznikały z telewizji. Nic nie jest szokiem. Nic nie jest szokiem. Nic nie jest już nagle pilne, na żywo. Tymczasem prezydent zjadł naleśnika. Czy to był, jaki to był naleśnik? Nie, to był pieróg. To były pierogi. Czy to były pierogi ruskie? To jest dowód na współpracę z... No dobra, okej. Okay. Były leniwe. Tak, Duda jest leniwy. Teraz to wszystko poznikało. Autentycznie. Nie ma pilnych rzeczy. I nie ma rzeczy, które dziwią. Dobra, mamy wybory, których nie będzie.
Jarosław Gowin z Jarosławem Kaczyńskim stwierdzili, że Sąd Najwyższy uzna te wybory za nieważne. Ale jakby Sąd Najwyższy uznał je za ważne, to też by było fajnie. Dobra, wróćmy do tego kawana na koniec. To już będzie dzisiaj weekendowa. Zostawię was z tą jakże zabawną informacją. Mimo tego, że kurczę, no temat molestowania seksualnego jest ciężki. Ale gdyby oskarżenie dotyczyło tego, że wiecie, ukradł na stacji benzynowej cukierki za 15 zł, to może nie byłoby to tak poważne, nie byłoby to tak kręcone. I tym razem oskarżony jest Joe Biden. Wtedy był Brett Kavanaugh, republikanin, który szykował się na stanowisko sędziego. Teraz jest Joe Biden, który zabezpiecza sobie nominację demokratów w wyborach prezydenckich, tak, które mają się odbyć za pół roku. Nie wiem jeszcze, co pan Sasin na ten temat powie, czy pan Sasin wyrazi zgodę na to, żeby wybory prezydenckie w Stanach się odbyły. Nie, ale to u Mazurka pewnie będzie na ten temat przepytywany, bo to jest główne źródło ostatnio chyba, to jest podstawowa konferencja prasowa rządu, to są programy Mazurka na RMF-ie. I wiecie co? I niektórzy mówią, że te sprawy są do siebie podobne. Ja uważam, że w ogóle nie są podobne. Podobieństwa kończą się na tym, że obaj kandydaci są facetami i politykami i startują do jakiegoś urzędu albo zabezpieczają sobie drogę do jakiegoś urzędu politycznie. I kobiety oskarżają je o molestowanie, do którego rzekomo, bo nic nie jest w jednej ani w drugiej sprawie, póki co nie jest udowodnione, kobiety mówią, że 30 lat temu doszło do ataku. Zostały zaatakowane, obie. I zasadniczo na tym kończą się podobieństwa. To już jest dużo, nie? Bo teraz mamy tak. Christine Blasey Ford nie pamiętała w żaden sposób, kiedy dokładnie doszło do ataku, w jakim miejscu, w jakich okolicznościach, kto był świadkiem. Tymczasem Tara Reid, która była asystentką Joe Bidena na początku lat 90., kiedy on był senatorem, a Joe Biden się urodził senatorem, dokładnie wie kiedy, mówiła swoim znajomym. Christine Blasey Ford nie mówiła tego swoim znajomym, nikomu nie mówiła. Tara Reid, ta dzisiejsza oskarżająca, mówiła wielu osobom. Christine Blasey Ford nie składała zeznań na policję, czyli gdyby dzisiaj okazało się, że kłamie, to nie miałaby z tego powodu przypału. Tara Reid, dzisiejsza oskarżająca, składała zeznania na policji wtedy, w 93 roku. Więc gdyby okazało się, że kłamie, to miałaby przypał. I teraz ja się zastanawiam, skoro ona jej mama dzwoniła do Larry Kinga, ona składała zawiadomienie na policję, dlaczego policja tego nie pchnęła dalej? Czy chyba, że Tara Reid teraz dopiero złożyła zawiadomienie na policję? Bo tego, przyznam szczerze, nie znalazłem potwierdzenia tej rzeczy. I w przypadku Tara Reid są ludzie, którzy pamiętają, że ona o tym rozmawiała, że była roztrzęsiona, że była zszokowana i tak dalej. Tak jak w przypadku Christine Blasey Ford, ludzie, na których się ona powoływała podczas tamtego śledztwa półtora roku temu, nie przypominają sobie w ogóle takich sytuacji. Znajomi nie wierzyli Christine Blasey Ford, wierzyły jej media. W tym wypadku jest odwrotnie. Znajomi wierzą Tarze Reid, natomiast media w żaden sposób jej nie wierzą. I półtora roku temu celebryci domagali się oczywiście śledztwa. Brett Kavanaugh został uznany za winnego, po prostu ex cathedra a priori i vice versa. Natomiast ex nihilo i... W tym roku mamy sytuację odwrotną. Tara Reid jest... Najpierw trzeba ją śledzić, a potem uwierzyć. Czyli zupełna odwrotka tego, co półtora roku temu. Półtora roku temu było tak. Believe women, uwierz jej, a potem przejdziemy do śledztwa. W tym roku oskarżony jest już nie republikanin, tylko demokrata, co może być troszeczkę podpowiedzią, dlaczego jest tak inaczej. Więc najpierw trzeba zrobić śledztwo, a potem można co najwyżej jej uwierzyć. No tylko wiecie, ilość dowodów na rzecz tego, że być może Joe Biden jednak rzeczywiście mógł dopuścić się nieprawidłowości, że tak powiem, tutaj w relacjach, mówiąc bardzo delikatnie. Ilość dowodów na poparcie tej tezy zaczęła rosnąć. No chyba podobieństwa są jeszcze takie, że obaj zaprzeczyli, że mieli do czynienia, że byli autorami takiego ataku. I w którymś momencie zaczęły się pojawiać, na The Nation pojawił się artykuł, na New York Times pojawił się artykuł, który mówi, okej, wierzę Tarze Reid, ale wciąż będę głosować na Bidena. Bo wiecie, po drugiej stronie jest Trump. Więc nie można inaczej. O tym jeszcze też troszeczkę rozwijałem ten temat w jednym z wapniakowych materiałów, że podzieliłem się moją teorią spiskową, że tak naprawdę chodzi o, uwaga, uwaga, Hillary Clinton w tym wszystkim. Ja wiem, że to jest szalone. To nie ma podstaw w ogóle, żeby tak myśleć. Ale to jest dlatego, to jest teoria spiskowa, która jest absolutnie nieodpowiedzialna. Jestem gotów
się wypierać tego, że kiedykolwiek tak powiedziałem i kasować pliki. A propos kasowania plików, to ponoć gdzieś z archiwum Google'a zniknął ten jeden odcinek Larry'ego Kinga, do którego dzwoniła mama Tari Reid w 93 roku i mówiła o tym, że jej córka miała taką sytuację i nie mówiła, o kogo chodzi. Nie mówiła, że chodzi, że się nazywa Reid, że chodzi o Bidena. Natomiast potem się potwierdziło, że to rzeczywiście była jej mama i rzeczywiście był taki telefon. Jej mama już nie żyje, więc nie, już od niej bezpośrednio niczego się nie dowiemy. Natomiast znajomi i rodzina potwierdziła, że to jest głos mamy Tari Reid. Więc sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż półtora roku temu. Jedyna rzecz, która się z tego wyłania, tam zanim przejdziemy do Hillary Clinton, to jest taka, że politycznie potraktowane jest zbrodnia, czyli molestowanie seksualne, które oczywiście powinno zostać wszczęte śledztwo i należy wziąć poważnie każdą kobietę, która tak mówi, faceta zresztą też. To jest przestępstwo, to jest po prostu zbrodnia. Koniec. Nie ma no two ways about it, jak śpiewał Johnny Cash. Nie ma wątpliwości. Sorry, to jest oskarżenie o zbrodnię. I to bardzo poważną. Niezmiernie poważną. Tak jak mówię, to nie jest kradzież cukierków na stacji benzynowej. Oni nie zarąbali Toblerona z Biedronki. Serio. Gdzieś ruch Me Too znikł. Nie ma Believe Women hashtagu. I znowu ktoś, widziałem, obliczył, że przez miesiąc, kiedy Tara Reid już pompowała ten temat, tylko raz wspomniano o jej nazwisko zostało tylko raz wspomniane w CNN przez miesiąc. Przez pierwszy miesiąc, kiedy ona próbowała, no nie wiem, walczyć o swoją sprawiedliwość. No jest oczywiście pytanie, dlaczego dopiero po 30 latach, ale nie wiem, moi drodzy, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, dlaczego ktoś dopiero po 30 latach zgłasza się z czymś takim. Przecież Joe Biden był wiceprezydentem przez 8 lat w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego wtedy nie powiedziała, ten człowiek o takim charakterze nie nadaje się na wiceprezydenta, nie powinien pełnić funkcji, nie powinien być o jeden zawał, no w przypadku Baracka Obamy może więcej, od zostania prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak jak wcześniej w przypadku Bretta Kavana mówiono, że człowiek może zostać sędzią Sądu Najwyższego pod warunkiem, że ma nieposzlakowaną opinię, a tu najwyraźniej nie ma mowy o nieposzlakowanej opinii. No i tu pojawia się tenże właśnie element, że być może chodzi o to, żeby prezydentem została Hillary Clinton. Czy to nie wydaje się jasne? Jeszcze? Jeszcze nie. Dobra. Jak prezydentem zostawał Barack Obama, to był młodym, zdrowym, nikomu nieznanym senatorem. Wówczas nieznanym, albo mało znanym. Przyznajcie, o Baracku Obamie zrobiło się dopiero głośno, jak wystartował w kampanii na nominację demokratyczną. Wcześniej, serio, wiedzieliście coś o Baracku Obamie? Ja nic. Nie wiedziałem o nim niczego. I on był młody, wiecie, ambitny, wysportowany, wygadany i tak dalej. W przypadku Joe Bidena to tak dobrze nie wygląda. Póki co Partia Demokratyczna oczywiście wspiera Joe Bidena bardzo mocno. Natomiast wiemy doskonale, że z Joe no już nie jest tak łatwo. On już był dziadkiem, jak był wtedy wiceprezydentem w 2008 roku i przez dwie kolejne administracje. Więc możliwe, że Joe Biden, który jest w dosyć kiepskim stanie fizycznym, bardzo kiepskim stanie mentalnym, no może nie pociągnąć zbyt długo. To jest oczywiście teoria spiskowa. I co by się stało, gdyby nie pociągnął zbyt długo? No to prezydentem zostałby wtedy wiceprezydent. A dzisiaj, w momencie, w którym to nagrywamy, początek maja, nie pamiętam, który dzisiaj jest, przyznam szczerze, nawet nie pamiętam, który dzisiaj jest, szybko muszę powiedzieć, który dzisiaj jest, żeby było jasne, kiedy to nagrywam. 8 maja. Wszystko wskazuje na to, że wiceprezydentem, jeśli Joe Biden uzyskałby nominację z Partii Demokratycznej na prezydenta, wiceprezydentem razem z nim startująca byłaby Hillary Clinton. I wtedy ona jest o jeden zawał serca od prezydentury. Hillary nie udało się zostać prezydentką. Barack Obama skradł jej buziaka w 2008 roku. W 2016 roku miała już zostać prezydentem. Wszyscy byli ready for her, w ogóle I'm with her. Wszyscy, całe Hollywood wiedziało, że Hillary Clinton zostanie prezydentem. Ona wiedziała, że zostanie prezydentem. To było oczywiste. Zrobiła się bezczelna. Przegrała z Trumpem. Ludzie nie wierzyli w to. Naprawdę. Dzisiaj wystawiają przeciwko Trumpowi Joe Bidena, który jest herlakiem w porównaniu z Trumpem. Co by nie mówić o Trumpie? Ten koleś rozjedzie Bidena na kawałki, na łupiny zostaną z niego, kiedy dojdzie do wyborczych starć. Więc ja już nie wierzę w to, że Joe Biden miałby zostać prezydentem.
Coś jest nie halo. Po prostu te rzeczy się nie łączą. Nawet moja teoria spiskowa o Hillary Clinton też troszeczkę, jak widzicie sami, nie jest kuloodporna, ponieważ no, najpierw Joe Biden musiałby wygrać te wybory i zostać zaprzysiężony na prezydenta, a Hillary Clinton na wice. To jest, powiem wam szczerze, jedyny klosek, który mi się nie układa w całość, ale moi kochani, prezydenckie wybory w Stanach Zjednoczonych są dopiero za pół roku, a jak minister Jacek Sasin zmieni zdanie, to może nawet za pół roku i tydzień. Tak więc nie ma się czym przejmować. Póki co przed nami weekend wyborczy, moi drodzy. Żegnamy się w ostatnim dniu przed ciszą wyborczą dwudniową. Liczę na to bardzo, moi kochani, że... wiecie co? Jest jedna fajna rzecz, którą możecie zrobić. Jeśli nie widzieliście jeszcze Tam, gdzie rosną dyrektywy, to możecie sobie obejrzeć. Ja sobie wczoraj wieczorem obejrzałem, ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiedzą, bo się chwaliłem tym może za cicho. Film się dostał do Las Vegas na Anthem Festival i będzie w lipcu puszczany w Las Vegas. Ja niestety nie pojadę. Trump zabronił, Trump mi nie pozwolił. Zresztą finansowo bym chyba nie wyrobił, żeby na weekend pojechać do Las Vegas obejrzeć swój własny film. Nie, żartuję, fantastycznie byłoby tam pojechać, no ale chyba nie z tym filmem, nie tym razem. Anthem nie organizuje takich grantów, żeby sobie takiego agenckiego ściągnąć na weekend. No nie stać ich najzwyczajniej w świecie, nie stać ich, po prostu. Nie mają jeszcze gwarantowanego dochodu podstawowego. Mój gwarantowany dochód podstawowy to oczywiście patronite.pl/agent. Ogromnie wszystkim dziękuję patronom. Wspierajcie, jeśli podobają wam się te produkcje. Teraz, jak sami widzicie, dużo rzeczy wysyłam na konto Veto, więc cały czas walka o obronę terenu wolności i poszerzanie trwa w najlepsze. I dużo się dzieje. Dużo się dzieje agentowych rzeczy teraz, moi kochani. Tak więc każda złotóweczka, nawet naprawdę symboliczne 5 zł, pomaga bardzo mocno. patronite.pl/agent. A ja was zostawiam z ciszą wyborczą. Odpocznijcie w ten weekend, nabierzcie sił i przygotujcie się na kolejny tydzień atrakcji. Do zobaczenia. Agent Tomasz.